Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jak obiecałam paczkę z Polski, mam sporo kosmetyków, bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ dawno nie byłam w Polsce, dawno nie robiłam zakupów kosmetycznych w Polsce. Wybieram się dopiero raczej w przyszłym roku, więc jeszcze trochę mnie tam nie będzie. Ale przyszła paczka i dostałam mnóstwo kosmetyków, bardzo się cieszę. Pokażę Wam tylko to i kilka takich dodatków do domu. Oczywiście Liam dostał masę ciuchów, ale nie wiem, czy jesteście zainteresowani, wiecie, milionem koszulek i spodni, więc głównie pokażę Wam kosmetyki, bo naprawdę fajne rzeczy i bardzo, bardzo się cieszę. Jedyne, co tak naprawdę poprosiłam, co chciałam bardzo, to był peeling, który ostatnio Wam pokazywałam w ulubieńcach, peeling do ciała z Altery, który jest po prostu, brak słów, jest najlepszy ever i on jest oczywiście kawowy, jest rewelacyjny, ten konsystencja i zapach i działanie jest po prostu idealne. Troszeczkę widzę, że zmieniła się szata graficzna, ale jest po prostu rewelacyjny. To jest dokładnie ten peeling, który chciałam, więc bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. I jeszcze tutaj mi siostra kupiła taki z Isany również peeling cukrowo-olejowy z olejem, z cennym olejem marula w takim tutaj już opakowaniu, więc cukrowi, ja bardzo lubię cukrowe peelingi, więc myślę, że na pewno będzie super. I dwa jeszcze peelingi te zisane w saszetkach, one są super, już je miałam i to jest takie, wiecie, no taka kawa po prostu z kokosem, tutaj z mango i one są też świetne, więc jeżeli nie próbowaliście, to te Wam bardzo serdecznie polecam, uwielbiam te peelingi. Trochę rzeczy dostałam do włosów, w ogóle są takie serie, których ja wcześniej nie widziałam w ogóle, że takie coś macie, ale też dawno mnie w Polsce nie było. Więc dostałam taki zestaw szampon i odżywka, to jest siła kwiatów, odżywka nadająca włosom połysk, kwiat marakui i olej ryżowy. Więc takie przepiękne w ogóle buteleczki, znaczy wiecie, szata graficzna. Więc taki jeden zestaw, a drugi również z serii właśnie siła kwiatów, szampon zwiększający objętość włosów kaktus i woda bambusowa. I tu jest taka różowa seria. Więc super, bardzo się cieszę. Nie mogę się czekać, jak wypróbuję. I tu jeszcze jedna odżywka, również z Isany, tylko z serii Professional. Odżywka Macadamia and Orange z cennym olekiem pomarańczowym, wyciągiem z orzechów macadamia. Też bardzo fajna buteleczka, ale Jezus, takie fajne rzeczy, bo już nie mogę się czekać, jak wyląduje w Rossmanie. I tu podejrzewam, że chyba moja siostra mi tam przysłała dwa produkty do farbowania włosów na różowo. Ja raz na jakiś czas, taki mam, wiecie, taki mam dzień i robię sobie różowe włosy, takie oczywiście zmywalne. I tu jest jedno z L'Oreal Colorista Hair Makeup Rose Gold One Day Color Highlights. A drugie to jest w sprayu, to widziałam, to chyba u nas jest pastel spray, więc kiedyś jak będę miała kolejny taki dzień, zwykle to jest zanim zrobię włosy i już wiecie, nic mi się nie podoba, moje włosy źle wyglądają, to właśnie robię takie rzeczy. Następnie tutaj mam dezodorant z Isany, to prawdopodobnie, ponieważ jest kokos, bardzo, bardzo się cieszę, o, musi pachnieć cudownie, więc bardzo się cieszę. Nie muszę kupować, bo właśnie mi się kończy. Mydełko do rąk, takie Kids, serii Kids, no, mydełko do rąk, więc, ale ja, wiecie, myję ręce non-stop. I trzy żele pod prysznic, również zisany coconut water, czyli coś dla mnie, z sokiem z mango i zapachem z kokosa. Tu jest jakaś wersja limitowana z kwiatem wiśni i owocem litchi, kremowy żel pod prysznic Find You Balance. I ostatni żel pod prysznic z naturalnym ekstraktem cytryny i z owocu granatu, przezroczysty, więc też super, bo miałam już na liście żel pod prysznic, bo nie mam żadnego w zapasie. Teraz mam trzy. Tu są takie dwie piękne sole do kąpieli z Carrefoura. To aż szkoda po prostu otwierać. Przecudnie wyglądają. I tu jest luksusowy rytuał, woda różana i płatki kwiatów róży. I luksusowy rytuał, ekstrakt i płatki z kwiatów habra. Jeju, przepięknie to wygląda. Ja bardzo lubię używać sole do kąpieli, więc na pewno się zużyją. I tutaj mam z Isany, już nieraz je miałam, bardzo je lubię. Cuddle Time, o, czuję właśnie je i te kuleczki Berry, super są, a najbardziej lubię ten puder, bo to jest ten
puder z ekstraktem z bambusa, oczarowujący doznania podczas kąpieli o zapachu kokosa i wanilii z Isany. I jedne takie dla mojego syna. Kuleczki. On zwykle kradnie mi wszystko, więc muszę sobie niektóre chować, bo on uwielbia właśnie rzeczy do kąpieli. Moja rodzinka zawsze rozpieszcza go rzeczami do kąpieli. To bardzo Wam polecam dla dzieci. Jest super. Pudrowe pianopotwory do kąpieli. One rzeczywiście robią pianę, robią kolor. One są w trzech zapachach. Limonka, pomarańcza i truskawka. To jest rewelacyjne. Te kule są po prostu genialne. Mieliśmy dwie, ale już jedna wczoraj poszła. Woda jest tak niebieska, że po prostu rewelacja, bardzo, bardzo intensywna, taka turkusowa. Kula jest naprawdę duża i w środku jest zabawka, jest właśnie z dinozaurem albo z jednorożcem, to zawsze widzicie właśnie te kule. Jeszcze takie z Carrefoura widzę, mamy trzy. On w ogóle jak to zobaczył, to wziął wszystkie i chciał mieć do kąpieli. I trzy sole do kąpieli, one też są bardzo fajne, bo bardzo ładnie pachną. Z Carrefoura są jeżyna i mango. Więc mój syn to po prostu ma spa codziennie. Moja mama kupiła mi ten krem BB z Garniera. U mnie widziała na filmiku właśnie, polecam. On jest naprawdę fajny, praktycznie mi się już skończył. Jakaś była dobra cena, więc moja mama wzięła dla siebie i jeden dla mnie. Wersja light, bo medium jest bardzo ciemna, nie kupujcie medium. Więc kolejny krem BB super, bo właśnie kończę. On jest naprawdę fajny. No i moje ulubieńcy. Bardzo się cieszę, bo eyeliner mi się kończy. Miałam ten, ale dosyć szybko mi się skończył. Nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że kupiłam na eBayu i kto wie od kogo ja to kupiłam. Nie znalazłam go w żadnym sklepie. Ale ten Eveline Celebrities jest najlepszy eyeliner ever. Uwielbiam, uwielbiam go, więc się bardzo cieszę. A to jest najlepsza maskara. A właśnie kończy mi się maskara. Chciałam sobie kupić, bo byliśmy w Wilko. Chciałam sobie kupić tą z Essence zieloną. Niestety były wyprzedane. W fioletowej też nie było. Była tylko taka czerwonawo rozkwiniowa, która jedyna, która mi nie podpasowała, więc chyba nie tylko mnie, więc nie wzięłam maskary, ale właśnie słyszałam, że jakaś do mnie idzie, więc super i to jest po prostu najlepsza, ta Eveline Celebrities jest genialna, więc Wam polecam bardzo serdecznie i troszeczkę różnych maseczek i różnych takich, ale takie fajne rzeczy, to miałam już nieraz. Super, płatki pod oczy, Exclusive Cosmetics i to są hydrożelowe płatki pod oczy z jakimś tym złotem, rozjaśniająco, odmładzające. Super, ja zawsze wkładam je do lodówki. W ogóle fajne dwa gruboziarnisty peeling i obydwa gruboziarnisty z awokado z Projekt Selfie i truskawkowy peeling. Oba muszą być super. Bardzo, bardzo się cieszę. Już nie muszę czekać, te użyję. Te maseczki już miałam i one są naprawdę fajne. To są te płachty, powiedziałam, z nadrukiem. Więc relaksowana lama i magiczny jednorożec miałam i są super. I z tej samej firmy New... taki? Z takiej firmy? Jeszcze mam nawilżającą maskę na tkaninę tkaninie kokos. I również wyciąg z oczaru wirgińskiego Allantoina. Ale będę się maseczkować. Właśnie mam bardzo mało maseczek. Ostatnio troszkę zamówiłam właśnie też na tej stronie. Zapomniałam. To jest ostatnio. Na niej robiłam zakupy. Kilka kupiłam polskich, ale no, dużo maseczek nie mam. Tu mam zaraz mana jeszcze. O, to są płatki pod oczy. Myślałam, że też maseczka. Hydrożelowe płatki pod oczy Glow and Shine. No, wyglądają exclusive. I tu widzę jakaś maseczka koreańska, regenerująca, nawilżająca maska w płachcie z ekstraktem, z filtratem ze śluzu ślimaka. Zobaczymy. Ten śluz ślimaka jest taki popularny. I trzy podwójne maseczki z Be Beauty. Te jeszcze nie miałam. Maseczka, o, peelow, ja lubię peelow. Z bursztynem i boosterem naprawczym. Te jeszcze nie miałam, ale te Be Beauty się u mnie naprawdę fajnie sprawdzają. I dwie perfekty do rąk, spa. Nie wiem, czy prowadzi, a nigdy ich nie pokazuję Wam na dęku, ponieważ on po prostu za dużo jest babrania i nie mam, jak ich wiecie, tu czyścić, żeby Wam pokazywać dęku. Ja po prostu je wyrzucam, bo w jednej części jest szafirowy tak peeling, a potem nakładacie to serum
I to serum jest takie mega tłuste. I ja po prostu zawsze nakładam to pod koniec dnia, jak na przykład oglądam jakiś film. Po prostu siedzę i cały czas sobie kremuję te ręce, bo ta maska się zamienia w taki jakby przezroczysty, żelowe coś. I to tak wcieram, wcieram, aż mi się to całe wchłonie, więc nie mam czasu się brać, wiecie, z opakowaniami. Ale mieliśmy już tego masę i one są genialne, więc polecam Wam bardzo serdecznie, jak macie, wiecie, jakieś wysuszone ręce, bo są naprawdę, naprawdę fajne. I tu dwa takie kremiki mama zawsze mi przysyła, Bambino. Bambino jest bardzo fajne i to polecam nie tylko dla dzieci, ale dla Was, jeśli macie mega wysuszoną skórę gdzieś. Ja bardzo często używam na stopy, jak zwłaszcza w lecie, jak się ciągle chodzi boso i te stopy są wysuszone, to jak posmaruję sobie na noc i wiecie, podam skarpeteczki, to one są takie nawilżone później, więc albo gdziekolwiek ma jakąś wysuszoną skórę, to Bambino i jeszcze Ziaja kultowy krem oliwkowy. Ziaja też fajna, więc na pewno zużyjemy. I dwie rzeczy do domu. Moja znalazła mi taki piękny obraz. Najpierw myślałam, nie wiem dlaczego, że to są takie płatki do kąpieli w kształcie róż, bo takie też widziałam. Ale to jest taki gruby obraz, właśnie różyczki, z tyłu też jest jakiś tam print różyczki, różyczkowy i napis love. Przepiękny i w ogóle nie wpadłam na to, jak pisałam z mamą, zastanawiam się, gdzie sobie to postawić, bo to takie ładne. A przecież to wstawię sobie to, wiecie, w ten mój stół z Ikei na dole. Idealny będzie, bo szukałam czegoś takiego ładnego. No przecież to będzie idealne, więc no. Szukałam czegoś jeszcze jednego, tam mam zdjęcie Liama, ale ono tam jest tylko właśnie, bo nie wiem co innego wstawić. Na razie cały czas szukam. To będzie idealne, więc będzie to wyglądać przepięknie, prześliczny ten obrazek. I wiecie co, moja mama kupiła mi zasłony, bo kiedyś gadałyśmy o zasłonach i ja w sumie miałam zasłony, Boże, pierwsze, które tutaj kupiłam, się wprowadziliśmy, wtedy robiliśmy pokój takim, miał być beżowo-zielony, coś tam z niebieskim i kupiłam takie w liście i jakoś przez ten cały, te wszystkie lata nie pomyślałam, żeby może je zmienić w końcu, a już mi się bardzo nie podobają, do tego zawiesza się tak dziwnie, to są, nawet jak kupowałam, nie wiedziałam, tam są tak jakby tak, z drugiej strony zasłon są takie jakby sznureczki i zahaczać o to, co się zaczęło już pruć, więc i ostatnio wpadłam na to, żeby w końcu je wymienić na szare i moja mama mi kupi zasłony. Więc takie jasne, szare będą pasować idealnie. Nie chciałam żadnych printów, niczego, po prostu chciałam jasne, szare i właśnie na tych metalowych kółkach, żeby to się po prostu nie pruło i ładnie wyglądało. Więc oczywiście dwie zasłony mam. Więc zaraz będę wymieniać, bardzo się cieszę, bo już naprawdę niedużo zostało w tym dużym pokoju, żeby wymienić, żeby to ładnie wyglądało. No i tak jak mówiłam, jeszcze dostaliśmy dużo ubrań dla Liama, ale to wiecie, to nie będę Wam pokazywać, na pewno zobaczycie w vlogach jego w pięknych ciuszkach. Ale chciałam już tylko Wam pokazać książki. Moja mama kupiła słowniki polsko-angielskie. Liam głównie mówi po angielsku, ale też zapamiętuje słowa polskie i trochę tych polskich słów zna. I też, żeby zrozumiał różnice i tak dalej. I wypatrzyłam u kogoś na Instagramie, ale nie mogę sobie przypomnieć u kogoś. Właśnie takie książki. I pomyślałam sobie, że to będzie fajna książka dla Liama, żeby zrozumieć różnicę między dwoma słowami. Jest kilka serii, ja akurat wybrałam tą w domu. Po prostu ona jest dużo, dużo tańsza w Polsce. Tak jak znalazłam ją tylko tutaj gdzieś w jednym miejscu, to chyba tam kilka razy droższa była. I wszystko właśnie w tej książce jest w dwóch językach i do tego są otwierane okienka. Na przykład tutaj jest Hello, dziupla i w środku jest Au, sowa. Więc super, polecam, jeżeli chcecie uczyć dziecko angielskiego. Każda jedna rzecz jest opisana właśnie w dwóch językach. Super, toaletę się tutaj podnosi. O, pu! Kupa. Więc wszystko mamy, tak, dosłownie mamy wszystko. Washing machine, pralka. Tak się włączył mi się akcent. I moja mama przy okazji mu kupiła jeszcze takie, bo w sumie słowniki to takie dla dzieci to... wiecie, on kocha w ogóle książki, kocha czytać książki, więc o, tutaj to już, no to już jest spory słownik, ale to przy zdolnościach mojego syna to może mu się przydać, chociaż wiadomo, z wymową to będzie wymowa dla Polaka bardziej, ale wciąż ma słowa polskie i angielskie i ta jest bardzo fajna dla dzieci i też są właśnie duże zdjęcia i jest po angielsku i po polsku, więc będziemy się uczyć. Więc super, bo już sporo, znaczy no już trochę umie po polsku, ale głównie póki co mówi po angielsku.
Więc to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że dotrwaliście. I może coś tutaj podpatrzyliście, jak mieszkacie w Polsce albo planujecie wycieczkę do Polski. Dziękuję bardzo, kochani, za to, że do mnie zaglądaliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie znać, co u Was słychać. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!